W budynku mieścił się kiedyś hotel robotniczy. Po latach postanowiono zlokalizować tam urząd skarbowy, prowadząc jedynie drobne remonty. Dziś jest on w kiepskim stanie technicznym, stąd decyzja o przenosinach. Nowa lokalizacja została wyznaczona przy ulicy Tebeziusa, czyli tuż obok szpitala, na terenach będących do tej pory nieużytkami. Przede wszystkim przenosiny Urzędu Skarbowego mają na względzie poprawę obsługi klientów. Niestety, ale stan techniczny istniejącego budynku, w którym znajduje się Urząd Skarbowy, zagraża bezpieczeństwu przebywających w nim ludzi i również komfort obsługi klientów nie jest taki, jak powinien być. Zarówno sam budynek skarbówki, jak i teren wokół niego należą do Skarbu Państwa i to Skarb Państwa, a nie miasto Jelenia Góra, będzie finansował budowę nowego obiektu. Same przenosiny nie wpłyną na żadne utrudnienia, wszystko będzie się odbywało płynnie i tak naprawdę same przenosiny Urzędu Skarbowego z jednego budynku do drugiego budynku nie wpłyną w jakikolwiek sposób i na jakość obsługi klientów i na pewno nie wpłyną negatywnie na jakość obsługi spraw. Według nieoficjalnych informacji obecna siedziba Urzędu Skarbowego ma zostać przekazana miastu. Możliwe, że będą mieścić się tam lokale socjalne. Chcieliśmy więc zapytać o to Jerzego Łużniaka, zastępcę prezydenta miasta, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Do tematu powrócimy wkrótce.